Prezentuj broń. Osobom opiekującym się miejscem i tą polską religią narodową za to, że możemy dzisiaj pokazać tym wszystkim, którzy zechcą przyjść w dniu święta majowego tutaj przed pałac prezydencki prezydenta, który przecież jest z mocy konstytucji polskiej obecnie obowiązującej strażnikiem spraw konstytucyjnych. Myślę, że to będzie okazja do nie tylko przeżycia dumy narodowej z tego wielkiego osiągnięcia, jakim była konstytucja uchwalana 220 lat temu, ale również, że będzie to okazja do refleksji nad państwem polskim, nad stosunkiem obywateli do państwa polskiego, nad naszą dumą z Polski współczesnej, która też jest wielkim osiągnięciem naszego pokolenia. Także serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich warszawiaków, wszystkich Polaków, którzy zechcą tutaj przyjść i cieszyć oko i serce konstytucją, oryginalną konstytucji 3 maja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Matko miłosierdzia, wprowadź w bramy Królestwa Bożego zmarłych polskich żołnierzy, którzy zginęli na frontach wszystkich wojen. Niech ofiara z ich życia będzie posiewem lepszego jutra dla nas i dla naszej Ojczyzny. Niewielu też miało odwagę podjąć dzieło ratowania kraju. Zaledwie 1/3 posłów uchwaliła Konstytucję 3 maja. Ta pierwsza w dziejach nowożytnej Europy ustawa zasadnicza była najwspanialszym owocem refleksji światłych przedstawicieli narodu. Cyprian Norwid pisał, że Polska jest krajem, gdzie każdy czyn za wcześnie wschodzi, ale książka każda za później. Konstytucja 3 maja wzeszła w ostatniej chwili. Została uchwalona przez ludzi, którzy, jak czytamy w jej preambule, drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu przedkładamy. Postanowieniami prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeni zostali. W uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju współczesnej polskiej cywilistyki, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i znaczący wkład do praktyki stanowienia i stosowania prawa oraz istotny udział w dostosowywaniu polskiego systemu prawnego do prawa Unii Europejskiej, orderem Orła Białego pan Zbigniew Radwański. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski pani Julia Hartwig-Międzyrzecka.
Konstytucja 3 maja, preambuła. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu król Polski, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony. Chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy. To właśnie tutaj, tu na Zamku Królewskim w Warszawie, 220 lat temu Sejm Wielki przyjął Konstytucję Majową. Uchwalili ją wtedy posłowie tzw. Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a więc posłowie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To tu, obok, zupełnie tuż, tuż od zamku wiodła droga, którędy reprezentanci Rzeczpospolitej szli na dziękczynną mszę do dzisiejszej katedry świętego Jana. Mamy ten obraz utrwalony w narodowej pamięci i wyobraźni dzięki obrazowi Jana Matejki. Dlatego też w dniu dzisiejszym, chcąc stworzyć większą możliwość nieomalże dotknięcia, nieomalże przeżycia tuż, tuż w bliskości pamiątek tamtego wielkiego okresu, także niedaleko stąd, w Kordegardzie przed Ministerstwem Kultury jest wyeksponowany rękopis Konstytucji 3 maja, ta nasza narodowa relikwia. Jest wyeksponowana naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, bo dzisiaj prezydent jest strażnikiem obecnej Konstytucji. Wszystkiego dobrego Państwu.